Żywoty świętych. Na tych kartach uwiecznione zostały żywoty świętych Bożych, Bożych rycerzy, których ręce dokonały wielkich czynów w imię Wszechmogącego. Boży rycerze. Ku swemu zaskoczeniu, nasz rycerz dał się oczarować tym opowieściom, podziwiając odwagę i szlachetne uczynki wielkich świętych. Święty Franciszek z Asyżu. Czym innym jest być odważnym żołnierzem, stawać przed wrogiem z mieczem w ręku, a czym innym jest stawać wobec głodu i poniżenia, nie mając nic poza wiarą w opatrzność niewidzialnego Boga. Jak mogłeś tego dokonać, Franciszku? Wyrzec się wszelkich bogactw, żeby żebrać o resztki u ludzi, których dawniej nazywałeś sługami? Zadajesz niewłaściwe pytanie, przyjacielu. Nieważne jak, liczy się dlaczego. Bo tak zrobił mój Pan. Czym są bogactwa w porównaniu z przepychem nieba? Twoja wiara w Boga jest większa od mojej. To nie moja wiara jest wielka, lecz mój Bóg. Nie możesz zrobić tego samego? Te myśli były inne. Nie wpędzały jego serca w mrok. Zostawiały go grzejącego się w promieniach nieustającej radości. Być może to tutaj tkwiły jego prawdziwe pragnienia. Czy był w stanie dokonać tego samego? Zaufać Bogu jak oni? Przysiąc wierność i lojalność największemu królowi ze wszystkich. Tamtej nocy powziął postanowienie. Tamtej nocy odnalazł swe marzenie.